Ludzie dzisiaj będę robić włoską focaccię na grubym czyście z serem bez laktozy. Ser bez laktozy sam zrobiłem w domu, przepis na kanale. Robimy po pierwsze ciasto. Już wiele razy robiłem focaccię na kanale. Mieszamy wszystkie składniki oprócz soli parę sekund. Dodajemy sól i mieszamy jeszcze. Ale ja dzisiaj po prostu dałem wszystko razem i tak naprawdę nie ma znaczenia. Jak długo trzeba mieszać? Najlepiej 15 minut, ale jak nie macie ani ochoty, ani czasu, to 10 minut naprawdę wystarczy. Po prostu ciasto musi wyglądać tak, jak zaraz pokażę. Właśnie tak. Takie gładziutkie. Teraz przykryte, musi rosnąć przez godzinę, dwie. Tak mniej więcej, ok? Zobaczymy. Jak się po prostu będzie podwójne, no to będzie gotowy. Teraz trochę po dwóch godzinach, półtorej godziny tam, ile tam było, trochę oleju lub oliwy. Tutaj może być olej, może być oliwa, naprawdę nie ma znaczenia. Wiadomo, mają inny smak. Ja zawsze robię, raz daję oliwę, raz daję olej, bo lubię tak na zmianę. Ok, rozprowadzamy nasze ciasto. Jeśli trzeba i trzeba, trzeba lepiej pomoczyć ręce. No i nic, ciasto jest trochę grube, tak, taka ma być focaccia. Jedyny składnik na focacci to jest ser strachino bez laktozy, przepis na kanale. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo ten ser jest po prostu bardzo dobry. Smakuje praktycznie tak samo jak ser strachino, nazywa się też kreszenca. Zwykły po prostu z laktozą. Ok, kładziemy ile? Ja dałem tutaj trochę za mało, ale właśnie w opisie napisałem 200 gramów, bo lepiej, ale zależy od gustu, nie? Teraz do piekarnika, zawsze zależy od piekarnika, ale tak mniej więcej orientacyjnie pół godziny z 200 stopni. Focaccia jest gotowa. Tak wygląda. Jest po prostu pyszna. Teraz degustacja. Focaccia jest gotowa. Już wiem, jak smakuje. Pyszna jest. No to teraz obowiązkowo muszę spróbować z Wami.